Gravel wyda w końcu roku, to będzie na święta, najprawdopodobniej. Ja jestem osobą, która jest właściwie w dalszym ciągu, bo jeszcze dochodzą jakieś fragmenty odpowiedzialne za tłumaczenie systemu na język polski. Może zaczniemy tak, od książki. Będzie wszystko to, co jest w podstawce. Więc tak, rzecz wychodzi na święta, więc będzie prezent. Tak jak było napisane w tej rozpisce kontentowej, następca Cyberpunka 2020. Tuż po dyskusji, która się tam rozpętała w międzyczasie, na pewno następca bardziej wersji 2020, zupełnie niezwiązana z wersją V3, która wyszła, bo Wąski później napisał i opublikował. Zanim mechanika, to może trochę takich rzeczy fabularnych, powiedzmy, tego flatu, co gdzieś tam jest. Więc tak. Z takich standardów, no to mamy kryzys paliwowy. Mamy z takich ciekawszych rzeczy, mamy wojnę atomową, która pustoszy cały Bliski Wschód, ponieważ w pewnym momencie Izrael, Pakistan, Indie i Iran decydują się spuścić sobie atomówki na głowę i powoduje to, że cały Bliski Wschód zamienia się w gigantyczną pustynię radioaktywną, gdzie praktycznie nikt nie mieszka, wszyscy uciekają. Mamy Chiny, które są jedną z dwóch największych potęg na świecie w tej chwili. Chiny zajmują obszar od Półwyspu Koreańskiego praktycznie do Uralu, ponieważ w pewnym momencie Chińczycy kradną Rosjanom całą tą część azjatycką i przyjmują ją jako swoją, a Rosja z kolei bardzo szybko ucieka się do takiego zabiegu, że aplikuje jako członek Unii Europejskiej. I zostaje, ta część europejska zostaje włączona do Unii. Chińczycy są narodem nadludzi w pewnym sensie, ponieważ po polityce jednego dziecka, która spowodowała dość duże napięcia w społeczeństwie, było obalenie totalitaryzmu, było obalenie partii komunistycznej i wprowadzone zostało coś, co się nazywa nowym mandarynatem, czyli praktycznie to samo pod nową nazwą, ponieważ to w dalszym ciągu jest 100% biurokracji, 100% totalitaryzmu, 100% wyzysku, tylko w tej chwili rządzą ludzie zmodyfikowani genetycznie, gdyż Chińczycy bardzo szybko rozpoczęli badania nad zmianą genomu, nad łączeniem genomu i w pewnym momencie już doszło do tego, że teraz, tak jak kiedyś państwo pozwalało mieć, powiedzmy, jedno dziecko tylko, aby hamować populację, w tej chwili jest tak, że jeżeli rodzice mają dostatecznie dużo pieniędzy, idą do szpitala, czy do odpowiedniej placówki i mówią: ja bym chciała, żeby moje dziecko było ustawionym pianistą, by tego świetnie rysowało, a w ogóle to, żeby było genialne z matmy. No to wtedy naukowcy dobierają odpowiedni genom i wyskakują ratunek i takie dziecko się rodzi. I to są dzieci, które są później trafiają automatycznie do państwowych szkół, które przeprowadzają bardzo szybką indoktrynację, jest kosmiczny wyścig szczurów. Wszystkie najlepsze trafiają automatycznie do aparatu biurokracji, który zarządza krajem. Drugą największą potęgą na świecie to jest Brazylia. To są Brazylijczycy, którzy kontrolują prawie cały kontynent południowoamerykański, ponieważ bardzo szybko rozwinęli się gospodarczo, bardzo mocno wspomagali inne kraje na tle, powiedzmy, pieniężno-żywnościowo-religijnym, że tak powiem, ponieważ cała Ameryka Łacińska jest praktycznie teokracją. Wszystkie kraje, które tam jeszcze pozostały, są państwami wyznaniowymi, chrześcijańskimi oczywiście. I Brazylijczycy mają najsilniejszą w tej chwili najsilniejszą gospodarkę, najsilniejszą pozycję, są praktycznie rywalizują tylko z Chińczykami o jakiś tam prymat dominacji na świecie. I to jest jedna z rzeczy, która też jest dość ciekawa w całym settingu, ponieważ autorzy postawili dość mocno
dla niektórych może to być też żyje, tylko postawili dość mocno na to, że w dalszym ciągu narody pełnią w tym świecie przyszłości bardzo ważną rolę. Mamy korporacje, które oczywiście walczą ze sobą, mają swoje ciemne interesy i tego typu rzeczy, ale to nie jest już tak, że państwo jako, powiedzmy, jako władza, jako rząd, który rządzi, jest marionetkowy i nie ma najmniejszej władzy. Bardzo często jest też tak, że korporacje są marionetkami właśnie rządów, ponieważ to są, powiedzmy, korporacje danego kraju i one oczywiście prowadzą swoje interesy, ale koniec końców wszystko prowadzi do tego, że wypełniają one plany, które w stolicy gdzieś tam są, powiedzmy, tworzone. Który jest rok? 2088. Stany Zjednoczone poszły w mocną rozsypkę i mamy chyba, zdaje się, 8 różnych krajów, które wyłoniły się po wojnie secesyjnej, po krachu gospodarki Stanów Zjednoczonych, po problemach klimatycznych, ponieważ z powodu zanieczyszczeń na całym świecie ma miejsce podnoszenie się mórz. I na przykład takie miejsca jak Nowy Jork czy Floryda, to praktycznie w 90% jest już pod wodą. Miasta są totalnie opuszczone i no, mamy takiego waterworlda, prawda, gdzieś w niektórych miejscach. Więc mamy dwie dominujące siły. Jedno to jest takie południe z wojny secesyjnej, czyli koalicja Ameryki Północnej, czyli K. A druga to są, powiedzmy, tacy Jankesi, chociaż też nie do końca, to jest Unia Wielkich Jezior. No i oprócz tego, mamy jakieś tam takie małe republiczki, które się potworzyły, plus wolne miasta. Wolne miasta to na przykład Boston, wolne miasta to na przykład Chicago. Boston jest opisany w oddzielnym dodatku, cały dodatek jest poświęcony. Chicago jest opisane w podstawce jako wolna strefa, oni mają swój własny rząd, swoją własną armię, są otoczeni takim gigantycznym murem od całej reszty, ponieważ mają tego pecha, że znajdują się pomiędzy granicami właśnie KAPU i Unii. I obydwa państwa strasznie chcą włączyć wolne miasto w swoje struktury ze względu na szlaki komunikacyjne, które gdzieś tam się znajdują. No ani nie chcą się dać. Tam jest opisane w podręczniku. To chyba autorzy sobie z kolei bardzo podobali, ponieważ bardzo często wykorzystywane są brudne bomby. Zarówno do tej wymiany nuklearnej na Bliskim Wschodzie. Nieznana organizacja terrorystyczna podłożyła bombę, brudną bombę, w odwecie podłożyli kolejną brudną bombę, a później już naciskali przyciski. I tak samo jest było w Stanach, gdzie te dwie siły walczyły o Chicago strasznie mocno i w pewnym momencie ktoś podłożył trzy brudne bomby w Chicago, które zmasakrowały część miasta i zmasakrowały prawie całe wojsko. I rzekomo do dzisiaj nie wiadomo, kto za tym stał. Oczywiście jest mnóstwo teorii spiskowych, kto się podłożył, kto to zaplanował i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie do dzisiaj tego nie wiadomo, ale jest zachowana jakaś tam równowaga. W tej chwili dzieją się różne zakulisowe rzeczy. Mamy Unię Europejską, która no, tak sobie jest. I powiedzmy, że nikt nie traktuje jej zupełnie poważnie, bo wszyscy uważają ją za takie miejsce tradycji, pielęgnowania kultury, ale jeżeli chodzi o jakiś potencjał gospodarczo-militarno i wpływy, które mogą mieć na świecie, no to taka trzecia liga trochę. Nie? I tak tam sobie żyją w tej Europie, ale nie wtrącają się do niczego i generalnie nie się nimi zajmuje, więc Europa jest dobrym miejscem, jak ktoś chce przyjść na emeryturę i mieć, powiedzmy, nad oceanem pacjentę i tam sobie dożyć spokojnie starości. Mamy Australię, która jest też takim trochę waterboardem, ponieważ cała Oceania i Australia to są tereny tratwiarzy, czyli ludzi żyjących na wodzie, praktycznie tylko i wyłącznie. Oni pływają we wszystkich oceanach, ale tam jest tak jakby dom tej kultury, powiedzmy. Istnieją, to, że oni żyją na statkach, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że istnieją habitaty sztucznie stworzone na morzu. Najbardziej tajemniczym jest muł, które stworzył jeden z australijskich miliarderów. I polega to na tym, że na powierzchni pływa sobie taka wysepka stworzona ze śmieci, z plastiku i z takich rzeczy, ale wszyscy wiedzą, że pod spodem jest taka druga część podwodna, bo tam nikogo nie wpuszczają.
i właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje, bo tam tylko czasami ktoś wyjdzie pohandlować, ale tak poza tym to nie ma właściwie żadnych raportów z tego, co tam się dzieje, że Szwedzi nie byli w stanie tam przeniknąć. Ci, którzy byli, już nie żyją, więc to takie jest, no bo to jest właściwie postać prywatna, prawda? Tego kolesia, jak to sobie stworzył i pilnuje sekretów swoich. Coś mi umknęło? Nie, chyba wszystko. Jeśli chodzi o takie nowinki technologiczne, które gdzieś tam wpłynęły, powiedzmy, na to, jak wygląda świat w tej chwili, no to mamy sieć. Taką ogólnoświatową sieć, do której za chwilę, bo to jest dłuższy temat. Mamy Androidy, mamy klonowanie ludzi, czyli powiedzmy, tak jak w Blade Runnerze byli też powiedzmy sztuczni ludzie, to tutaj są simulakry, które robią za daną siłę roboczą i bardzo często są zaprogramowane w konkretnym celu, czyli powiedzmy mamy simulakra, który pracuje na budowie, jest jakimś spawaczem i ona jest tak uwarunkowana, że się zajmuje tylko spawaniem, idzie spać, wstaje i znowu idzie spawać. Mamy prostytutki, które są powiedzmy jednym z głównych źródeł dochodów i to na przykład wywołuje z kolei ataki terrorystyczne, ponieważ różne radykalne ugrupowania sądzą, że symulacra to jest obraza dla Boga i wysadzają w powietrze fabryki i robią manifestacje, biją się z policją. Mamy androidy, czyli kopiujemy się do takiego sztucznego ciała i mamy hybrydy. Hybrydy powstały na fali mody, naprawdę, ponieważ w pewnym momencie bardzo modne stało się dodawanie do ludzkiego DNA DNA zwierzęcia, tak żeby na przykład sobie zrobić kocie tęczówki, prawda? Żeby mieć oczy kota, albo nie wiem, uszy ryśla. No ale oczywiście, jak zawsze, musieli znaleźć się ekstremiści, którzy przesadzali, powiedzmy. I w ten sposób powstały hybrydy, czyli mamy na przykład wilkołaki. Mamy ludzi delfinów. Mamy ludzi ptaków. Mamy, no nie wiem, podstawcie sobie ludzi kolibrów, czy nie wiem, ludzi żółwi na przykład. No i oczywiście to jest kolejna z takich mniejszości, które w jednych miastach jest dyskryminowana, w innych miastach nie jest dyskryminowana. Istnieją powiedzmy całe gangi czy organizacje, które walczą o prawa w danym kraju. Z kolei gdzieś indziej to są jakieś bojówki, które organizują ataki terrorystyczne i tym podobne. No i oczywiście mamy ludzi 2.0, czyli to 90% tak są Chińczycy, czyli ci tacy podkręceni ludzie, którzy są silniejsi, wytrzymalsi, sprytniejsi, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jeszcze został stworzony jeszcze jeden wynalazek, który rozwiązał bardzo dużo problemów ludzkości, a mianowicie były to zbieracze materii na samym początku, a później coś, co się określa takim ogólnym słówkiem technologia nano. Ponieważ po tej wymianie atomowej na Bliskim Wschodzie, no to wiadomo, na całym świecie nagle się okazało, że nie ma ropy, nie ma jedzenia, jest generalnie spory problem. Więc naukowcy wynaleźli maszyny, które potrafią stworzyć praktycznie coś z niczego. Mianowicie bierze się... Większość domów ma taką maszynkę, jak prostokącik. Wiecie, jak wygląda taki granulat, na przykład coś się wybudował, taki groszek, nie? Co się używa. No to kupujesz taki groszek w sklepie, na przykład 25 kg. Wsypujesz do tej maszynki. Maszynka jest oczywiście połączona z siecią. Płacisz za licencję wykorzystania, na przykład krzesła. Wciskasz guzik i to krzesło się produkuje z tego granulatu. Tak samo produkuje się żywność. Oczywiście ona wygląda jak taka babka szara, no ale jest odżywcza, więc można ją jeść. Tak samo produkuje się ubrania, tak samo produkuje się całe domy, komponenty, narzędzia, czyli dzięki tym urządzeniom, ponieważ cała ta technologia okazała się kosmicznie tania i płacisz tylko i wyłącznie za licencję, i za ten groszek, który kosztuje jakieś totalne drobne, udało się po takim kryzysie ogólnoświatowym zaspokoić wszystkie niezbędne potrzeby ludzkości. Czyli nakarmiono ich, dano im miejsce, w którym mogą mieszkać, bo dom był praktycznie za darmo, i ich ubrano.
To były trzy rzeczy, które zostały zagwarantowane i nagle się okazało, że bardzo duża część społeczeństwa światowego nie musi pracować, czyli generalnie ma dużo wolnego czasu, czyli bardzo się nudzi. I stąd też właśnie różnego rodzaju zamieszki, stąd też powstają gangi, stąd też powstaje szara strefa, ponieważ ludzie sami sobie gdzieś tam, powiedzmy, tworzą, wynajmują zajęcia, żeby się zająć czymś, prawda? No bo one oczywiście cały czas narzekają, że nie mają pieniędzy, a w ogóle krzesło się zepsuje za tydzień, a to się rozwali za miesiąc, a jedzenie jest niedobre. No, niestety, nikomu się nie dogodzi. Oczywiście ta technologia nie jest też tak do końca fantastyczna, jakby się wydawało, bo korporacje, które sprzedają te patenty, oczywiście windują ceny, więc koniec końców okazuje się, że to wcale nie jest takie tanie i super, bo jeżeli ktoś na przykład żyje z zasiłku, to wcale nie wystarcza mu cały miesiąc na te patenty i opłacenie czynszu i zapłacenie prądu, więc de facto podział społeczeństwa jest taki, że mamy tych takich biednych, wegetujących na tych nanoszynach, jedzących babkę i szukających sobie, nie wiem, celu w życiu i mamy tych takich, którzy są mega bogaci i mają kupę szmalu, powiedzmy, nie wiem, najlepsze krochy, najlepszy alkohol, najlepsze prostytutki, najlepszy sprzęt i żyją latając na Karaiby i mieszkając, powiedzmy, na tam 95 piętrze jakiegoś superwieżowca. Nie istnieje coś takiego klasa średnia, to już w ogóle zniknęło i mamy albo roboli, albo biedaków, albo takich mega bogatych. Też między innymi dlatego, że takie proste czynności, które są wykonywane właśnie typu praca na budowie, typu zamiatanie ulic, typu, nie wiem, proste prace biurowe, wykonują właśnie na przykład Simu Nagry albo Androidy. To też jest tania siła robocza, którą tanie jest wyprodukować, a później na przykład, nie wiem, zezłumować w jakiś sposób, prawda? Nie zatrudnić człowieka, bo on nie chce podwyżki, nie awanturuje się, tylko wykonuje swoje jakieś tam czynności. Kim się gra? Gra się albo, mniej więcej tak jak wymieniłem, czyli gra się albo człowiekiem, albo symulacrą, możesz grać symulacrą, ponieważ oni, autorzy tłumaczą to w taki sposób, że czasami może być tak, że symulacra jest zaprojektowana i zaprogramowana do konkretnego celu, ale czasami jest jakiś tam, powiedzmy, usterka, że ona zaczyna rozumować tak jak człowiek i się buntuje. I zaczyna działać samoistnie i szuka sobie, powiedzmy, miejsca w społeczeństwie, prawda? W zasadzie tak samo jest z androidami, to też jest kwestia, nie wiem, wsparcia obwodów, walernej partii, albo wgrania siebie, powiedzmy, do sztucznego ciała. Czyli mamy zwykły człowiek, mamy symulakra, mamy androidy, mamy hybrydy i mamy ludzi 2.0. To jest pięć takich, powiedzmy, podstawowych ras, którymi, ras, no, nazwijmy to rasami, którymi można operować w interfejsie. I teraz chyba najważniejsza rzecz, która gdzieś tam kształtuje, powiedzmy, cały setting w jakimś tam stopniu, czyli sieć. Coś, co w Cyberpunku 2020 zostało już chyba zjechane w każdy możliwy sposób i nazywanie tego krzyżówkami i tego typu rzeczy, prawda? Wszyscy wiedzą, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj zostało to rozwiązane w taki sposób, że mamy oczywiście globalną sieć internetową, można to tak nazwać, która ma tak jakby kilka leveli, to może niekoniecznie, ma kilka warstw. A no i druga rzecz, która obliguje też graczy w jakiś tam sposób prowadzący, każdy człowiek na świecie jest do sieci podłączony. W momencie narodzin dziecka, powiedzmy, w rodzinie, jedną z pierwszych rzeczy, którą się robi, jest wszczepienie takiego specjalnego chipa, jego w ogóle nie widać na zewnątrz, on jest cały, po prostu wszczepiany jest mózg, który jest taką, powiedzmy, z jednej strony to jest antenka Wi-Fi, która pozwala odbierać sygnał sieci, a z drugiej strony to jest automatycznie cały interfejs, którym się człowiek posługuje przez całe swoje życie. Bo właśnie, jak powiedziałem, sieć ma kilka poziomów. Pierwszym poziomem jest hiperrzeczywistość. To jest taka nakładka, tak jak każdy siedzi i patrzy,
powiedzmy, że jest taka nakładka, że nad każdą osobą albo nad każdym przedmiotem można wywołać takiego pop-upa, który podaje na przykład podstawowe informacje. Na przykład mamy krzesło i dajmy na to, że ja powiedzmy kliknę w to krzesło, tak w powietrzu, i wyskakuje pop-up. I na przykład model, z czego jest zrobione, producent. Takie podstawowe informacje. I to można wywołać praktycznie na wszystkim, co ma podpięty hiperobiekt pod dany przedmiot. Czyli takie coś może posiadać broń, może to posiadać człowiek, może to posiadać, nie wiem, lusterko, ściana i tak dalej, i tak dalej. I w tym można wchodzić w interakcję. To na przykład wykorzystują restauracje, nie mają, restauracja, jak idziesz ulicą, restauracja nie ma wystawionej, na przykład, nie ma wystawionego menu, ponieważ podchodząc do restauracji, wisi sobie w powietrzu na przykład logo i sobie klikasz i menu się rozwija przed tobą. To jest pierwsza taka, powiedzmy, warstwa sieci, najczęściej właściwie wykorzystywana, ponieważ te hiperobiekty, które ma praktycznie wszystko w teorii, każdy taki hiperobiekt można zhakować. Czyli jeżeli znasz się na programowaniu, jeżeli znasz się na hakowaniu, jesteś w stanie to zhakować. A co to daje? No bardzo prostą rzecz. Można się włamać do każdego samochodu. Można gościowi, który stoi na przykład naprzeciwko ciebie i celuje do ciebie na przykład z jakiegoś karabinu, można mu ten karabin zhakować. Na zasadzie taki, że on po prostu nie wystrzeli. I no właśnie, i teraz to działa w obie strony. Tak samo on, jeżeli się zna, może skakować, nie wiem, twoją cyberrękę, twój granat, twój karabin, cokolwiek. Więc to implikuje automatycznie programy obronne, jakieś programy maskujące, zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście nie polega to na tym, że każdy chodzi i hakuje sobie wszystko, co chce, no bo to nie jest, to by było za proste. To byłaby taka totalna samowola, że wszystko by się zawaliło. A drugim takim, powiedzmy, poziomem sieci, no to już jest taki typowy wirtual, prawda? Gdzie mamy bazy danych, gdzie mamy domeny, których się włamujemy, żeby wyciągnąć jakieś potrzebne informacje i tam też korzystamy z programu. To wszystko działa na jednej zasadzie. To każda rzecz, którą się chce się spakować, to jest tak jakby domena, gdzie trzeba się po prostu włamać, trzeba użyć odpowiedniego programu, trzeba pokonać zabezpieczenia. Tak samo jak w wirtualu odbywają się spotkania, wszelkiego rodzaju gry MMORPG, które są mega popularne w świecie interfejsów. W polskiej wersji będziemy mieli, zdaje się, Volsunga, Neuroshima, Deadlines i coś tam jeszcze, bo te angielskie takie były trochę nie bardzo. Po prostu wsadziliśmy nasze i chyba na Nessie są. I w wirtualu też odbywają się wszystkie jakieś takie poważniejsze walki pomiędzy hakerami, powiedzmy, prawda? Można usmażyć gościowi mózg, można go gdzieś tam przystopować, można go zamrozić. Jeden z najfajniejszych programów, jaki jest dostępny, to morderczy słoik, który po prostu zamyka hakera w słoiku, nie pozwala mu uciec. I co? I właściwie, jeśli chodzi o... no i w sieci oczywiście mamy dodatkowo jeszcze takie dwie rzeczy. Jedną rzeczą to są wszelkiego rodzaju sztuczne inteligencje, które sobie gdzieś tam buszują, ponieważ ludzkość... W pewnym momencie światowi przywódcy doszli do wniosku, że sieć rozwija się zdecydowanie za szybko. Podpisano specjalne protokoły, które nazywały się protokołami Omega i powołano międzynarodową organizację, która nazywa się Stopwatch. I oni zajmują się monitoringiem sieci i wszelakich rzeczy, które się w sieci dzieją. Mianowicie chodzi o ewolucję SI, ponieważ ludzkość strasznie boi się singularity effect, czyli takiego momentu ewolucji sztucznej inteligencji, że ona wyjdzie poza ludzkie rozumienie i de facto stanie się taką istotą, powiedzmy, boską, prawda? Ponieważ już będzie miała takie możliwości wpływania na rzeczywistość, na sieć, których my nie będziemy w stanie zrozumieć. No i faktycznie, poza sztucznymi inteligencjami, które są kontrolowane przez korporacje, ponieważ korporacje w swoich domenach mają na przykład sztuczne inteligencje, z których korzystają jako zarządców, strażników,
One też na przykład zarządzają fabrykami. Mamy inteligencje zbuntowane, które gdzieś tam się urwały i sobie uciekły. No i jedne na przykład sobie gdzieś tam siedzą i nie wiem, knują, ale po cichu, ale są też takie, które mają na przykład wyznawców. I to już jest na zasadzie kultu takich followersów, którzy tam trzaskają pokłony przed monitorem, prawda? I oni wykonują różne dziwne rzeczy, które sobie gdzieś tam SI zażyczy. I to są, powiedzmy, główni wrogowie właśnie stopłaczu, który ma praktycznie nieograniczoną władzę i przed nikim się nie musi spowiadać. To jest jedna z najpotężniejszych organizacji, jakie istnieją w świecie interfejsu. Notabene można nawet z nimi grać. To też jest jedna z opcji dla drużyny, że można prowadzić całe kampanie właśnie stopłaczowe dla pogromców sztucznej inteligencji. I drugą, jest jeszcze druga opcja, mianowicie DAB-y. DAB-y to są skopiowana jaźń. Po prostu istnieje procedura, dzięki której można skopiować ludzką osobowość do formy cyfrowej i wgrać ją do sieci. Oczywiście jest to bardzo drogie, bardzo niebezpieczne i generalnie mogą sobie na to pozwolić naprawdę nieliczni ludzie, ale faktycznie istnieje spore grono osób, które to robi i w ten sposób też, powiedzmy, przedłuża swoje życie, ponieważ przed całą śmiercią kopiują swoją osobowość i wgrywają na przykład do nowego ciała i w ten sposób przeżywają kolejne stulecia, czy to kolejne dziesiątki lat, na przykład chorzą, dajmy na to. A skąd już te ciała się biorą? Sztuczne. To są klony na przykład, nie? Przygotowane specjalnie dla tych ludzi. Więc tutaj opcje jest, to może być klon, to może być przygotowany Android. Opcji jest wiele, również to może być komputer, prawda, jakiś nośnik, bo taka jaźń też może działać samodzielnie w sieci i no, wiadomo, że ma ograniczony wpływ gdzieś tam na rzeczywistość, ale jako świadomy byt może sobie spokojnie działać. Co jeszcze? Generalnie nie ma, znaczy cały setnik oparty jest tylko i wyłącznie na Ziemi. Nie ma opcji praktycznie, że lecimy w kosmos. Istnieje kilka tam stacji badawczych, istnieje kilka habitatów na orbicie, ale one są tu tylko, to jest tylko wzmianka o tym, że są. Nie ma, może w którymś dodatku będzie, ale w tej chwili nie ma opcji, żeby rozgrywać jakieś kampanie w kosmosie. A jeszcze jeden kraj, o którym powiedziałem, który jest bardzo ważny, Japonia. Mianowicie Japonia została z powodu dominacji Chin w regionie. Japonia przekształca się w państwo wojskowe. Zmieniają nazwę na japoński technoszogunat i na czele całego kraju staje taka klika wojskowa. Japończycy są ekspertami, jeśli chodzi o pancerze wspomagane. Czyli wszystkiego rodzaju Apple City, Bubblegum Crisis, wszystkiego rodzaju magii, w których biegało się w dużych robotach i robiło się totalną rozpierduchę, też można sobie spokojnie rozegrać, wszystkie zasady są podane. Zapraszamy do Japonii do wyboru, do koloru. Tam praktycznie 90% wojska składa się z kolesi w takich pancerzach, oczywiście od małych do dużych, zwiad, niezwiad, jakieś takie klimaty. Więc to jest gdzieś tam jedna, powiedzmy, z konwencji, którą można sobie w systemie wykorzystać i jeżeli ktoś jest fanem, to jak najbardziej. Drugą konwencją, powiedzmy, mamy takiego klasowego cyberpunka, czyli korporacje, szara strefa, ślajdy i tego typu rzeczy. Później mamy właśnie Waterworlda, jeżeli kogoś kręcą jakieś takie klimaty, to są właśnie tratwiarze, wszystkie pozatapiane miasta, ponieważ też jest duży rynek na odzyskiwanie pamiątek z takich zatopionych miast. Czyli na przykład eksploracja Nowego Jorku bardzo intensywnie się rozwija, powiedzmy, nurkowie jakieś tam mieszkają i sobie wyławiają rzeczy, które później sprzedają oczywiście. Mamy nawet takiego, trochę takiego dzikiego zachodu, no, opartego można zrobić, ponieważ jest rzecz trochę podobna do
deadlandsowego labiryntu, a mianowicie prawie cała Kalifornia została zniszczona przez gigantyczne trzęsienie ziemi. Więc też ten obszar, który się gdzieś tam znajduje, wygląda tak jak deadlandsowy labirynt, czyli wysepki, nie wysepki, totalna masakra. I co? A, wszczepy! Właśnie, to chyba dość jest ważna sprawa. Wszczepy zostały mechanicznie podzielone na kategorie w zależności od tego, w zależności od jakości. Czyli mamy najniższą kategorię, taki totalny rynsztok, który gdzieś tam można kupić na ulicy, do sprzętu wojskowego, który jest OM super i się nigdy nie psuje. Mianowicie kategoria jakości wpływa na to właśnie, jak często sprzęt się popsuje. I czy sprzęt zrobi ci duże bubu w momencie, kiedy się popsuje. Oczywiście ten największy shift, który można kupić gdzieś tam na ulicach, który jest kradziony od nieboszczyków na przykład, i później tylko tam czyszczony z flaków i sprzedawany po raz drugi, może doprowadzić do tego, że w momencie, kiedy się zepsuje, na przykład w środku akcji, po prostu smaży ci mózg i padniesz trupem. Takie sytuacje też się mogą zdarzyć, więc jest to powiedzmy średnio opłacalne i bezpieczne. No ale jeżeli patrząc na ceny, powiedzmy, które są gdzieś tam w cenniku podane, początkowo dla graczy jest to tak naprawdę jedyna opcja, żeby się w ten sposób, powiedzmy, gdzieś tam wzmocnić i sobie kupić, powiedzmy, jakieś oko i tego typu rzeczy, gdyż został wprowadzony taki dodatkowy współczynnik, który się nazywa cybertrauma i tam na podstawie tego, jak jesteś, powiedzmy, odporny, jaki sprzęt sobie kupujesz, wyliczasz sobie modyfikator do rzutu i bardzo często, jak sobie tworzyłem jakieś tam, powiedzmy, takie przykładowe postacie, no to oczywiście można sobie zrobić komboska, że to się wyciągnie nawet na tym najgorszym sprzęcie, będzie się będzie miało 0, powiedzmy, czyli sama kość, no ale z reguły jest to jakieś minus 3, minus 4, tak, które gdzieś tam zostaje. No i sorry, jeżeli ci się nie uda, no to na pewno masz problem, ponieważ też autorzy, nie wiem, na ile wyznacie mechanikę Savage'ów, to też jest kwestia taka, że autorzy od razu na wstępie mówią, że obowiązują tylko i wyłącznie gritty damage, czyli to takie brutalne obrażenia, które są znacznie bardziej śmiertelne. I tak naprawdę zwykły postrzał czy pchnięcie nożem, jak nie wyjdzie ci rzut, to automatycznie zabija ci postać. No i bardzo mi przykro. No ale tak to musi wyglądać, ma być brutalnie. Nie po to robi się postaci, które mają jakieś dodatkowe przewagi, tego typu rzeczy, żeby też robić z nich nie wiadomo jakich kozaków, bo to jest tak, że jak się wyjdzie na miasto i się trafi na gości, na trudnym sobie, no to można polec, jak się będzie miał pecha. Więc też gracze się będą, powiedzmy, dwa razy zastanawiać i faktycznie wygląda to, ta śmiertelność jednak jest troszkę większa niż takich normalnych Savage'ach, które są bardziej takie filmowe, że tutaj poda pościgi, bomba i przeżyjesz, jak na filmach i tego typu rzeczy. No niestety tutaj jest to trochę w jakiś sposób obcięte, no ale też ma to pokazywać mrok systemu tej przyszłości takiej bardzo niebezpiecznej. Z takich rzeczy, które porównywalne są, no nie ma na pewno takich sytuacji jak latające samochody, które były, czyli spowiedne fałki, które były w Cyberparku 2020, nie ma czegoś takiego. Większość pojazdów to są zwykłe pojazdy kołowe, ewentualnie, ale to już jest mega drogie. Są odpowiedniki, zresztą mnie zastanawiała fascynacja tym systemem. Najbardziej popularny system to system pionowego startu i lądowania, tak jak w Harrierze. I są odpowiedniki samochodów, powiedzmy, które właśnie tak sobie startują i lądują, a my to mogą latać, ale to już są w ogóle jakieś ekstremalne miliony, które trzeba wydać, żeby sobie to kupić, więc to raczej się zobaczy na niebie, tylko na zasadzie, że tam jakiś bogacz, powiedzmy, leci, czy korporacja. Nie przypuszczam, żeby się... Bo to musi... Drużyna musiałaby przeżyć bardzo długo i odkładać bardzo dużo pieniędzy, żeby się dochować, powiedzmy, takie fury. Mówmy się w ten sposób, ponieważ kolejną rzeczą, która jest tutaj też zrobiona, założenie, jeżeli nie gra się na przykład agentem rządowym albo, nie wiem, terrorystą, założenie jest takie, jeżeli grasz takim, powiedzmy, roninem zwykłym, który gdzieś tam działa w tej szarej strefie, założenie jest takie, że
te wszystkie akcje, które się przeprowadza, jakieś rajdy, nie rajdy i tego typu rzeczy, to się tak jakby robi po godzinach. Oprócz tego każdy ma zwykłą pracę, do której chodzi. Czyli jest barmanem, kelnerem, dyrektorem korporacji, dostawcą pizzy. O, też jest tak, właśnie można być dostawcą pizzy na przykład. I to wszystkie przygody, które się rozgrywają, rozgrywają się trochę tak jakby właśnie po godzinach, albo nie wiem, w dni wolne, urlop, prawda? No i wtedy sobie zrobimy rajdzik. I to też jest kwestia taka, że zostały przygotowane zasady tego, że trzeba sobie opłacać życie. No bo musisz zapłacić rachunki, musisz coś jeść, musisz, nie wiem, się ubrać, powiedzmy. No więc co sesję zarabiasz pieniądze, ale jednocześnie musisz wydać pieniądze, żeby opłacić, powiedzmy, ten swój jakiś tam statut. Oczywiście można żyć w kartonie, śmierdzieć i coś, to wtedy faktycznie zostanie ci trochę więcej pieniędzy, ale czy to jest dobre, no to już pozostawiam gesty, powiedzmy, każdego indywidualnie. Więc tych pieniędzy tak naprawdę też na samym początku jakoś super dużo nie ma i na przykład, żeby sobie zrobić, właśnie skłamać, żeby zrobić sobie postać, która jest na przykład w walce w jakiś sposób całkiem niezła, musisz sobie wziąć, jest taka przewaga, dzięki której dostajesz dodatkowe fundusze tylko i wyłącznie na cybernetykę. Bo z tych pieniędzy, które masz na start, no nie ma opcji po prostu, żeby sobie chociażby cyberrękę. No można cyberrękę wystarczy, ale cyberrękę taka podstawowa, to nie ma szans, żeby po prostu tych podstawowych pieniędzy znaleźć, to tylko pancerz, nie wiem, broń, amunicja, jakieś tego typu rzeczy. Więc to nie wchodzi w grę. No chyba się wylosuje dyrektora korporacji, zdaje się, ewentualnie przy dobrym tak kostką te fundusze jeszcze będą jakieś takie zmiany. Nie ma broni laserowej, ani nic jakichś takich, powiedzmy, elementów. Wszystko to są zwykłe broni, tak powiedzmy, na kule, czy jakieś karabinki szturmowe. Takie zwykłe rzeczy, które gdzieś tam mamy teraz na co dzień. Oczywiście wojsko dysponuje jakimiś tam działami cząsteczkowymi, przenośnymi, nawet wiadomo, 40 kg w plecach, prawda? Dwa razy wystrzeli można wyrzucić, bo się baterie kończą. Więcej się nie da, więc to tak też jest bardziej na zasadzie jakiejś tam ciekawostki na polu bitwy. No już, a na pewno takie działo cząsteczkowe, no powiedzmy, jak się postawi na przeciwko niemu gościa w pancerzu wspomagając takim lekkim, no to nie ma szans, żeby on, może go tam coś zadraśnie trochę, no ale ten go zmiecie od razu jakąś serią rakiet i jest po zabawie. Więc takich jakichś wynalazków super strasznych nie ma, jeśli chodzi o cybernetykę. Też generalnie, to są wszystko raczej takie dość standardowe rzeczy, czyli cyberoko, cyberucho, cyberręki, cybernogi, ewentualnie jakaś zbroja, wzmocnione kości, dopalanie refleksu, jakieś szpony, gniazdo na broń, żeby sobie zamontować, powiedzmy, to też w cyberręce, jakieś narzędzia. Więc tutaj akurat nie odchodzi się jakoś specjalnie, powiedzmy, z tego takiego kanonu, który gdzieś tam był, w cyberpunku, jeżeli takich wynalazków nie ma dodanych, to akurat mi się z kolei już bardzo podobało, bo to już nie jest udziwnione. Wszyscy znają, wiedzą o co chodzi i to jakoś tam się wpisuje w ten klimat. No jeszcze jest kwestia, jeszcze wrócę na chwilę do kwestii tego hakowania. Mianowicie polega to na tym, że każda tworzona postać z automatu dostaje umiejętność hakowanie. Na K4, na najniższym możliwym poziomie. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie zrobić hakera, no to sobie automatycznie to gdzieś tam rozwijamy kosztem umiejętności bojowej, dobieramy sobie odpowiednie przewagi, ale generalnie zasada jest taka, że nawet największy taki mięśniak, powiedzmy, no z racji tego, że od małego jest podłączony do tej sieci, jakieś tam najprostsze czynności jest w stanie wykonać, więc de facto zawsze ten rzut kostką się gdzieś należy i spróbować coś tam zrobić można. No, to tak chyba z takich ogólnych rzeczy zawiesu to było na tym. Dobra, to dziękuję. Dziękuję.